ćwiczenie na razie tu podstawie, jak większość was wie, chyba jestem hodowcą gołębi pocztowych, takie zajęcie, no można powiedzieć, sportowe zajęcie, fajne zajęcie. Nie za bardzo każdy wie, o co tu chodzi, no wiadomo, każdy wie, co to jest gołąb w tym kraju, no nie, że tam se lata gdzieś tam gołąb, no nie, ale jeszcze w wersji poszerzonej, no to fajnie można się tym bawić, zajęcie sportowe, tak jak i w tym kraju niewiele osób, każdy wie, że jest Bóg, no nie, ale nie każdy wie po prostu, że można, że jak się z Nim pojednać, jak nowo się narodzić, jak stać się, jak ominąć śmierć, jak po prostu przejść ze śmierci do życia. Jezus powiedział, ten, kto żyje, wie, że mnie choć prawie nie będzie, nie stanie przed sądem, musisz przeszedł ze śmierci do życia, nie? Czy to już nie każdy? Szkolnie. Także przyjaciele, w ten sposób, wiecie, jestem hodowcą gołębi pocztowych i wiecie, dlatego to nie każdy wie, bo medialnie nie jest to rozgłaszane. Tak jak i medialnie nie jest rozgłaszane nasze rzeczy, no nie? Wiadomo, że po całym świecie są takie wspólnoty jak ta, czy to w różnych katolickich denominacjach, czy protestanckich, gdzie oświetlają, że ludzie są uzdrawiani. Masowo ludzie są uzdrawiani z raków, stają z wózków inwalidzkich, są uzdrowienia z depresji, z różnych chorób, są wskrzeszenia z martwych, no nie? I jest to, i nieraz tak mówię komuś, że nie głoszę Ewangelię, a dlaczego, co ty, wskrzeszenia z martwych, dlaczego tego nie ma w telewizji, no nie? No dlatego właśnie, a dlaczego o gołębiach pocztowych nie mówią w telewizji? No nie, dlatego po prostu widzisz przyjacielu, no bo nie mówią, bo telewizja o dobrych rzeczach nie mówi, no nie, w wiadomościach. Dlatego po prostu. A dlaczego tak się dzieje? Bo Jezus 2000 lat temu, Jezus Nazaretu powiedział takie rzeczy, które będziecie czynić na chorych maślęce, oni zyskają zdrowie, a takie rzeczy nawet i większe będziecie czynić, bo ja idę do Ojca. No nie, jakie rzeczy większe czynił Jezus? Jezus strzeżał umarłych, możemy te rzeczy czynić. Są w dzisiejszym świecie ludzie, każdy o tym wie, czy w kościele katolickim, czy jakimś innym. Proszę bardzo, Artur, czy ksiądz Basza Bora, którzy wskrzeszają ludzi z martwych i to jest powszechnie nam znane. Ale na przykład możecie na przykład niektórzy z was nie wiedzieć, że istnieje coś takiego jak to gołębi pocztowych i można je wywozić, przywozić, lotuje się je, wywozi, no nie? Gołąb pocztowy wraca zawsze od miejsca wypuszczenia, zawsze do swojego domu, no nie? Bo tam się kojarzy zawsze ludziom przeważnie, co to jest gołąb pocztowy, a to coś, ktoś, co listy rozgłosił w czasie wojny, no nie? Listy gołąb pocztowy rozgłosił, no nie? I tak było, gdy ktoś miał na przykład żołnierz, musiał mieć gołębia pocztowego, jak jakiś przekaz musiał dać, to po prostu gołąb pocztowy leciał do miejsca, tam gdzie był jego domek, no nie? Na przykład ja nie mógłbym gołębia pocztowemu powiedzieć do Michała na przykład, leć, zanieść tam depeszę, no nie? Bo po prostu on tam nie, jakby Michał miał gołębie swoje pocztowe, to wtedy by ich dał, to wtedy ja bym mógł do nóżki mu zawiązać jakiś tam liścik, czy ewentualnie jakąś depeszę, zanieść do Michała, bo dobre dzieło robi, buduje się rodziniec w tym całej Afryce, no to tak poleć gołąbku i tam uprosić ten liścik, no nie? Także w ten sposób to się z gołębiami pocztowymi odbywa. I w hodowli gołębi pocztowych jest tak jest właśnie w ten sposób, mówię, duże właśnie podobieństwo, jak w chrześcijaństwie. Każdy hodowca ma tych gołębi pocztowych, jakąś grupę, około 100 średnio tak rocznie hoduje i nie ma względu na osoby, no nie? Nie ma względu na osoby, dlatego ja jej daję im wszystko, co jest potrzebne do życia, do pobożności, zaspokajam im każdą potrzebę, bo są moi zawodnicy, no nie? Ja ich trenuję, ja im daję suplementy, ja im daję różne minerały, karmę bardzo dobrą, żeby one wygrywały, bo są wyścigi, wiecie? Każde miasto, miasteczko w Polsce to jest inny oddział, no nie? I tak powiem, w weekendy, tak naprawdę w niebie się rozgrywają wyścigi w przestworzach, po prostu te gołębie są wypuszczane po prostu gdzieś tam 100, 200, 300, 1000 kilometrów i one wracają do domu, no nie? One wracają do domu swojego i potem są na tej podstawie są dyplomy, puchary, takie rzeczy, no nie? Także w ten sposób to się odbywa, takie zawody z gołębiami pocztowymi. No i po prostu tak jak Bóg po prostu kocha swoich ludzi, swoje dzieci, chce dla każdego zbawienia, tak samo i ja na swoich gołębi chcę, żeby wszystkie wróciły, no ale nie wszystkie nieraz wracają. Niestety, wracają te, które podejmują ten trud walki, trud wiary. Bo wiecie, jeszcze jest taka rzecz, że naukowcy głowią się do tej pory, w jaki sposób gołębie pocztowe odnajdują kierunek do domu. Były tam hipotezy, że magnetyzm ziemski, słońce, coś ma na to wpływ, ale całkowicie zrujnowało te hipotezy to, że gołębie pocztowe w nocy tak samo potrafią wracać. Po prostu nieraz ciężki maraton i w nocy gołąb pocztowy wraca do domu. Także ja wiem, jak po prostu ludzie, naukowcy nie wiedzą, ale ja wiem, gołąb pocztowy się wiarą kieruje. Wiarą. On wierzy i dlatego wraca do domu. Podejmuje trud wiary. Nieraz ten trud, a motywem tego trudu wiary jest miłość. Miłość do rodzinnego gniazda, miłość do swojego domu, no nie? Tak jak chrześcijanin ma. Trud wiary kieruje się, motyw jest miłość, no nie? I po prostu niektóre gołębie niestety płacą najwyższą cenę, ponieważ zmylą się, po prostu pójdą niewłaściwą ścieżką, no i po prostu padną ze zmęczenia. No, nieraz tak bywa, ale radość jest z tych, które przychodzą. Gdy przychodzą, dostają nagrodę, ja ich karmię, ja ich dobrze odżywiam. I wiecie, co była taka sprawa w tamtym roku na wiosnę w Starachowicach? Prosiłem pastora Artura, żeby się pomodlił, bo nadchodzą loty, nadchodzą te zawody o zwycięstwo. No i się modliliśmy, no nie? No i patrzcie, no, 20
lat, jak chudnie gołębie pocztowe, takiego wyniku nie miałem, no nie, że moich pierwsze 5 gołębi na oddział z jednego lotu zwyciężyłem. Także dziękuję bardzo, pastorze.